Siema, siema, sprzęt zatankowany, możemy ruszać. Dzisiaj taka trochę szybka akcja, bo cały dzień lało, teraz się trochę rozpogodziło, także dogadaliśmy się z Sepkiem, że coś ponagrywamy. Jedziemy zaraz, jesteśmy ustawieni już na miejscówkę i chcemy dzisiaj coś trochę... Chcemy trochę coś ponagrywać dzisiaj ciekawego. Kurwa, jadę z ekwipunkiem, bo lapka mam w plecaku. Jakieś tam inne pierdoły rzucę tu mu do auta, żeby mi się lepiej latało. Bo prosto później zagrywek lecę sobie dalej, nie wracam już na chatę. Także wziąłem cały ekwipunek ze sobą. Sprzęt zatankowany do pełna. No i coś ponagrywamy, może tak z godzinkę, dwie. Dość chujowo się trochę czułem, ale już 2-3 razy na gumę dałem i jest lepiej. Dzisiaj bardziej taki będzie bardziej taki vlog, po prostu gdzieś tam z tego, jak to wygląda, jak to nagrywamy, bo od razu trochę materiału pewnie gdzieś z GoPro pójdzie do tego klipu. Później jeszcze założę sobie chestmounta na klatkę i coś z klaty jeszcze ponagrywam GoPro. Chciałem zarzucić uchwyt na kierę, ale gdzieś go nie mogłem znaleźć, więc będzie bez uchwytu. Jeszcze muszę pomyśleć sobie nad jakimiś mocowaniami w różnych miejscach moto, tak żeby gdzieś tam mieć parę takich ciekawszych przebitek, parę ciekawszych ujęć, bo no jak gdzieś tam się tym jaram, zawsze to jest troszeczkę więcej pracy gdzieś może włożone, ale całkiem pozytywny efekt można osiągnąć dzięki takim zabiegom. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także co, do zobaczenia za chwilę. Dobra, zaczynamy. Sebek wyciągnął drona. Ja chwileczkę się rozjeździłem. O, ale w tą stronę mnie wiatr znosi. Kurde, lipa jest, bo jest wiatr. Jest wiatr, to raz, a dwa, że co zrobi jeden przejazd, to jedzie jakiś samochód. Wow, fajnie teraz, ale pewnie z boku to wygląda chujowo. Ale jest elegancko, bo już ciągnę na jednym biegu, ale i tak przyspieszam. Boję się jakoś dopierdolić bardziej w pion. Jest dronik, obrócił się, to można ruszać. Ale piony teraz, kurwa, idą. Zajebiście wyszło. Też pionik wyszedł ładny, ale trochę się przestraszyłem. Nie, tak łobornik wyrzuca, się przygląda. Chwilę poczekaj, ja się tylko ustawię i rura. Dobra. Oj, ale pionik. Ale jeszcze się przycierki boję zrobi. Aha, teraz mi nie wyszedł ten stopal. A i tak dron został z tyłu.
pierdolę! Kurwa, nowa droga! Kurwa! Nie! Kurwa, ja dzwonię do prokuratury, kurwa! Kurwa, aż mi się głos załamał troszeczkę. Zmiana umiejscowienia kamerki. Zobaczymy, co teraz z tego nam powychodzi. Ja zmieniłem umiejscowienie kamerki. Sebek też zmienił drona na aparat. I próbujemy coś innego. Ciekaw jestem, jak u mnie to wygląda z częstmonta, czy jak to tam się wymawia. Angielski nie jest zbyt zajebisty. Ale liczę na to, że coś ciekawego się nagra. Nie mogę pionu wyłapać. Ale czuję, że już mi się trochę hamulce zgrzały. Bo nie są pierwszej świeżości. Ale dziś mi... Muszę trochę łapki rozgrzać. Jadę bliżej Sebka i spróbuję coś... Teraz stopala spróbuję. Ale teraz ta przednia tarcza to po dupie pewnie dostaje. Kurwa! Było blisko! Nie, jednak cyrkle to jeszcze nie dla mnie. Było chyba blisko przycierki teraz. Kurwa, kusi mnie to zrobić, ale się boję. Ha, kurwa, trochę jak kot srający na pustyni, ale coś tam wyszło mi. Sebek mi zaufał, kurwa! Zaufał mi, że ten aparat na środku postawił, o kurwa! Mam nadzieję, że spoko dźwięk się nagra z tej, bo teraz ogarnąłem to, wiesz. To... W razie co dźwięk się z tej podłoży. Siemanko wariaty, dzisiaj w końcu wpadnie mój wymarzony filmik, gdzie latam trochę na supermoto. Brakuje dzisiaj z nami kilku członków ekipy. Ale tak, kurwa, przekminiam, czy ja dobrze gadam i czasem język mi się gdzieś tam, kurwa, zacina. Dobra, mordy, bo ja nie wiem, na ile mam baterii. Także dzięki za dzisiejsze obejrzenie Behind the Scenes, czy jak to tam się wymawia. No i co? I mówcie, jak wam się ten film podobał, bo ten vlog pewnie wpadnie już po tym filmie całym, no nie? Po tej całej produkcji. Ojajaj.